Wykazałaś się nie lada dyplomacją. Czas spotkać się z Kirinem i przekonać go, że jesteś go warta. Dobra, no to gadamy z nim. No, pokaż Kirinie, na co się stać. Grino. Deszcze i rzeki nie płyną bez powodu. Możesz być godna zająć miejsce Hiroshiego, chociaż od wielu stuleci to byłby pierwszy raz, kiedy nasz daimyo nie pochodziłby z Nagów. Sa, Irino, zastanów się! To niepowtarzalny zaszczyt. Zaprowadź Kirina do zamku Hiroshiego, żeby mu pokazać, że jesteś wybranką Szalasy. No. No i mamy następną broń lodową. Okej, dobra. O! Kurde, no. Kogo ja tu mam wyrzucić? Muszę go wziąć. Trudno. Wyrzucimy te. Trzeba było mi wcześniej pogadać. Znaczy później. Ale pewnie teraz będę mógł. O, aha, czyli to są dwie jednostki. O, to teraz już w sumie wszystkie chyba jednostki mam dostępne. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No proszę, druga misja i już wszystkie? To się dopiero nazywa szybkość. Ale co ona tak wolno chodzi? Czy mi się tylko tak wydaje? No nie no, strasznie wolno. Czy ja ci zdjąłem jakieś wartościowe buty? Czyż ty masz jeszcze tutaj plus jeden do ruchu bohatera na lądzie? Chyba, że te tereny są takie spowalniające. Przynajmniej rozbuduję wszystkie budynki. I będzie czym się chwalić. Teraz tu wybudowany, wybudowany, tu nie wybudowany. No. Teraz ona dojdzie i możemy spokojnie iść w tamten ostatni zamek i po dobroci zdobyć tron, który mi się należy. Chyba, że Hiroshi przybędzie i będzie chciał walki ze mną. Dobra, pyk. Tutaj, aha, tu już jest wszystko. Zaraz, zaraz. Tu tak, tu tak, tu tak. No. Tu jest tak, no, jeszcze muru nie wybudowałem. No, wszystko się szkoli. Ale chyba nie złączę. No właśnie, nie złączę. Przez te wodniaki, które tutaj mam. Bo nie mam ulepszonych jednych. Bo tylko w jednej bazie mogę mieć ulepszonych. Teraz dylemat. Dobra. Albo w sumie... Zobaczymy w akcji, jak to wygląda. Zaraz, tu jest tak, tak, tak. A ja myślałem, że to jest jedna i ta sama jednostka. Teraz bym chciał zobaczyć te. Takie coś i takie coś. Warto zobaczyć, jak będą funkcjonowały w walce, ale nie o walce. Chyba będziemy myśleć, jeśli mamy Kirina. Będzie to walka pokojowa. Dyplomatyczna, bez rozlewu krwi, spokojna. Albo może mnie rozczaruje. Zobaczymy. No, a co ona tak? Nie rozumiem tego. Czemu ona tak wolno ruch traci? Znaczy tak, że wolno w ogóle idzie trochę tylko i już koniec. Czy to takie tereny są, czy co?
A może ja ci logistyki nie dałem? A może coś ty masz, co ci tak spowalnia? No co, logistyka jest. Co to? Obrona. Tu jest... Nioch, 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 nioch. Ktoś mi przerwał, a? Dobra, ale już jesteśmy. O, nie chcę mi się czytać czacika. Idziemy po prostu. Może bonus sobie wezmę. O, Irina. Wiedziałem, że pewnego dnia pojawi się ktoś, kto postanowi mnie obalić. Taki mamy zwyczaj. Muszę ci jednak zdradzić pewien mały sekret. Tak? Ten dzień jeszcze nie nastał, a ty nie jesteś tym kimś. Czy to zabrzmiało jak wyzwanie? Ojej, a czemu tu jest zamknięte? Patrzcie, jaki cwaniak. Czyli co, muszę to najpierw? Popatrzcie się, jaki łajdak. Nie no, żartuję. Ach, kurna. Cwaniakuty. No to trudno, trzeba odbić zamek najpierw. I to trochę jeszcze potrwa. O. Ale wykaże się Irino odrobiną inteligencji i wykorzystaj ten portal, który tak pięknie prosi się, żeby wejść w niego i wykorzystać skrót. Natomiast ty nie chcesz wykorzystać tego skrótu, tylko ewidentnie szukasz nadkładania drogi. A to, że ścina, to mi się wydaje właśnie przez to, że tak dużo tych wszystkich fal tutaj jest strasznie i w ogóle, dobra, no. A właściwie... Właściwie to dopiero co minął ten dzień. Zaraz, tutaj jest. Nawet nie chce mi się na ten posterunek iść. I co? I trzeba będzie teraz po podziemiach na drugą stronę wyjść z podziemi, podbić zamek, posterunek zastanowić. Nie, nie zastanowię się, sam go wezmę. Wezmę go siłą, ten posterunek. No dawaj, że klepsydrę. Tu jest jeszcze gostek mój, którego już nie wykorzystuję, bo jego pomoc jest już zbędna. No i pyk, lecisz. Same cieniasy. To jeszcze nie jest taka ciężka misja, ale ostrzegało mnie parę osób przed trzecią misją. A się okaże, jaka to będzie. Zobaczymy, zobaczymy. Ale ścina. Tu już byłem. Toshiro. Atak. No. Zwycięstwo, a jakżeby inaczej. No i jeszcze level up. I jeszcze jeden gostek. Ale on jest już jakiś cienki. Czyli w sumie mogę nawet wziąć walkę ręczną, skoro... A! Co mi tam? No i teraz będzie pyk, zwycięstwo. Dajesz, dajesz. Czyżby przegrana, jeśli tak walka długo trwa? No, zwycięstwo. A, wiem jakie błędy zrobiłem. Teraz powinienem przed tą jedną walką zrobić właśnie to. O, ojej. Ale teraz wszyscy się zmieścili, to chociaż tyle. Że powinienem zrobić, teraz idziemy tu. Że chcę ten bonus, a po drugie powinienem sobie tutaj właśnie walnąć coś jeszcze z zaklęć. Co to jest? Lodowate szczęście. Twoje jednostki atakują
Zamrożone stworzenia z premium 79 do szczęścia. Rozpraszając jednak efekt zamrożenia. Może i być. Co z tego, że zamrożę, jak i tak to jest... że tak powiem, jednorazowe. A, spieprzyłaś! Oho. Jun. Nie no, na serio, co ona tak powoli? A może to jest właśnie wada tych wodniaków? Mają małą logistykę, ale za to mogą chodzić po wodzie. Tak samo jak krasnoludy w piątce też mają taką strasznie wolną logistykę. No i proszę, trochę przebiegłem i już koniec. Co jest grane? Co jest? No dajesz. Skończmy to już dziś, tę misję. I nawet bez jednostek. Zmarnowałem. Ruch. I czas. Ale już pędzimy tu. I pyk, oddajemy turę. No, no i zobaczymy, co to będzie, czy będzie atak, czy nie będzie. Ktoś mi się nawet pytał, czy zrobię top 10 anime, ale... raczej... ciężko by było. Znaczy, ciężko by było, no w sumie mógłbym zrobić, ale... na 40 anime, które oglądałem... no to jest trochę słaby wynik. Według mnie, żeby tak robić... właśnie taką top 10... to powinno się mieć trochę już... o, tu jest jakiś portal w jedną stronę. Powinno się mieć właśnie trochę już, że tak powiem, doświadczenia w cudzysłowiu. To znaczy dużo już mieć tych oglądniętych, różnych tam, różnorodność. Tak, na przykład robiłbym top 10 na przykład piosenek moich ulubionych, czy tam top 10 soundtracków, czy top 10 gier, czy też top 10 strategii, albo inne zostaw. Inne różne rzeczy, to zależy, co sobie tam wybiorę. No to według mnie właśnie z robieniem top 10 anime trochę zawczas. Muszę mieć przynajmniej ze 100 oglądniętych. Przynajmniej ja tak to rozumuję. Jaka piękna muzyka. Oj. No. I teraz... pyk, atak. No, i bardzo dobrze. I jeszcze raz. O! Przepraszam, zapomniałem. Nie popełnię tego samego błędu. Zaraz, a czy wszystkie zamki? Tu mogę coś budować. Mur mogę wybudować. W czas się skapłem. Ale zaraz, czy ten zamek ma to, co ja chcę? Nie, nie ma tego, co ja chcę. Więc robimy tak. 30%. Wiadomo, niski, ale broni się w zamku, więc ja to zrobię na równo i będę mieć zaklęcia potężniejsze. No, okej, dobra, zajebiście. Minimalne straty i super, jeszcze dostałem bonusy. Aha, czyli to stąd się otwiera. Odestalonu przez twierdzę Gerharta po Hashimę i zamek Hiroshiego. Końca nie widać, prawda? Końca nie widać, końca nie widać, nie widać, nie widać. Szkolenie. Pyk. Nie no, ale tych jednostek, tych tutaj, to po prostu masa będzie. Czuję, że to będzie taki spam. Tych już też mam dużo, tych też. Nie no. Mijasz życiele po prostu.
Jest jeszcze jakiś portal, ale zaraz ten portal jest tu. Aha, czyli on tak prowadzi. Dobra, olać to, idziemy. Chociaż to chyba należy do mnie. Tak, ale... Nie, jest moje, to myślałem już. Myślałem co innego, ale się wymyślałem. Tak się wymyślałem, że się omyślałem. Pyk, pyk. No. Jeszcze mi nie pokażecie? No. Irino z Hashimy. Wiele się nauczyłaś i to dość szybko. Jeszcze nie byłem na to gotowy. To musiało się stać, Lordzie Hiroshi. Bez urazy. W spełnianiu woli Szalasy nie ma miejsca na urazę. Łączy nas to samo, w ten sam sposób. Wszystkich. Jeśli mój czas nadszedł, to pozwól mi tylko umrzeć szybko i z godnością. Irino, przyjmij swoją powinność. Wieczna Królowa kazała Hiroshiemu wyruszyć na nekromantów na zachodzie. Teraz, Daimyo Yubo z Hashimy, to twoja walka. Teraz to twój obowiązek. W każdym moim zwycięstwie musi być jakiś haczyk. Zawsze coś. Czyli co, bez walki. Zajebiście. Hełm Władcy Nagów. Plus 2 do przeznaczenia i 20 tysięcy doświadczenia. Aż się zrymowało. No, super. Przez tę misję dostałem level, no już prawie wyekspiłem na następny. Zajebiście. Watacha Wilków, Dominium Przypływów i Miecze Buntowników. Następna mapa. Zobaczmy, gdzie się udamy tym razem. Trzecia misja, Wyspa Białych Włóczni. To już jest chyba teren przeciwnika. Po pokonaniu swojego daimyo i otrzymaniu zaszczytnego stanowiska głównodowodzącej Armii Lądowych Wiecznej Królowej, Irina została w pełni zaakceptowana przez Nagów. Jej pierwszym zadaniem będzie powstrzymanie nadciągającej inwazji Armii Nieumarłych, która przepłynęła przez Morze Jedeitowe niedostępną świętą wyspę, na której podobno spoczywa wcielenie Szalasy. Wow! No to co? No to będzie walka z moją ulubioną rasą, czyli moje dwie ulubione rasy, że tak powiem, w szóstce. No, zobaczymy co będzie. Czy będzie ciężko? Na pewno będzie ciężko. W końcu to szkielety, ale też dużo osób mnie ostrzegało, że będzie ciężko w czasie misji. Co będzie? Zobaczymy w kolejnym odcinku. Ja się na razie z wami żegnam i widzimy się wkrótce na fali mętnej od krwi. Tak tutaj piszę. Nie, żebym sobie sam coś wymyślił. Także widzimy się wkrótce. I do usłyszenia. Na razie. I jak to było po japońsku, niech sobie przypomnę. Ojej, ojej. Szybko, szybko, szybko. A, sayonara, dobra. Na razie.